Dzień dobry wszystkim, a właściwie dobry wieczór. Za chwilę zaczynamy ostatnią już dzisiaj sesję w naszym wydarzeniu online Przyszłość w naszych rękach, twórcze przestrzenie w bibliotekach. Ostatnią pozycją, ostatnią sesją w naszym dzisiejszym spotkaniu jest warsztat z warsztatem miejskim. Warsztat miejski to twórcza przestrzeń miejska, której współzałożycieli dzisiaj właśnie gościmy, Magdę Foltyniak i Filipa Twarkowskiego. Nasze wydarzenie organizujemy w ramach Klubów Kreatywności w Bibliotekach, projekt Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Starachowice pozdrawiają. Pozdrawiamy Starachowice, pozdrawiamy z wieczornej Warszawy. Teraz właśnie warsztat, do którego Was bardzo gorąco zapraszamy, poprowadzą Magda Foltyniak z warsztatu miejskiego. Magda jest edukatorką, etnolożką, majsterkowiczką, wielbicielką różnych właśnie aktywnych, kreatywnych działań. Natomiast od strony technicznej, realizacyjnej, za obraz, za realizację, tutaj odpowiada Filip Twarkowski, który jest właśnie współzałożycielem też warsztatu miejskiego. Tworzy wideo, spoty, reportaże, fotografie i właśnie od strony wizualnej opiekuje się warsztatem, ale nie tylko, bo oczywiście też różne makerskie działania prowadzi. Ja już może powoli oddam Ci głos, Magdo, jeżeli możesz się jakoś pojawić, może ja spróbuję Cię tutaj przypiąć w taki sposób, żebyś była widoczna. O właśnie. Tylko pytanie, czy jesteśmy już odmiutowani, bo nie jestem pewna, Tak, czy jesteśmy. jesteśmy Tak, odmiutowani. już powinno być widać teraz akurat Dokładnie. mnie. Wcześniej widzieliście okiem kamery główną halę warsztatu. Witamy Was z Gliwic. Dzięki Agnieszko za przedstawienie nas. Filip jest oprócz tego stolarzem, elektrykiem i w ogóle wszystko jest. Kogo byście nam nie Wynalazcą. chcieli podstawić, to Filip potrafi. I dzięki Filipowi dzisiaj mogę się ja z wami zobaczyć. Bardzo was serdecznie witamy. My dzisiaj nadajemy z Gliwic, z warsztatu miejskiego. Jesteśmy stowarzyszeniem. No i jak widzicie, jesteśmy stowarzyszeniem, które jest w wiecznej produkcji i remoncie, bo widok z hali świadczy o tym, że jeszcze przed nami długa droga do tego, żeby wyglądało to tak, jak sobie wyobrażamy. Jesteśmy majsterkowiczami, każdy z nas zajmuje się czymś innym. Oczywiście pracujemy na co dzień w innych zawodach i branżach, ale po pracy zajmujemy się właśnie tworzeniem właściwie pierwszego na Śląsku makerspace'u. Tak patrzę na Filipa, bo nadal jesteśmy chyba pierwszym tworzącym się makerspace'em. Choć takich miejsc w Polsce powstaje coraz więcej i to nas ogromnie cieszy. Dzisiaj, ponieważ wiemy o tym, że wydarzenie jest dedykowane edukatorom, edukatorkom, bibliotekarzom, bibliotekarkom, zaproponowaliśmy taką aktywność, która bazuje na moim ulubionym materiale, czyli na papierze. I spróbujemy przez tę godzinę, którą mamy do dyspozycji, wspólnie stworzyć, pokażę Wam, jak stworzyć notes i jak wykorzystać stare okładki książek. Nie jestem pewna, czy macie materiały, bo pewnie część z Was tak, część nie. Możecie dać znać nam na czacie, jak to u Was wygląda. Jeśli nie macie materiałów, absolutnie żaden problem. Wydaje mi się, że to, co tutaj pokażemy, może zainspiruje Was do tego, żeby spróbować. Czy jest wśród Was ktoś, kto tworzy własne notesy, książki, kto już próbował cokolwiek w tym zakresie? Fajna hala, dziękujemy. Jesteśmy po wydarzeniu sobotnim, po aukcji rękodzieła i próbowaliśmy troszkę się odgruzować. Musieliśmy najpierw posprzątać, więc i tak jest dobrze. Dobry wieczór, dzień dobry. Tak, industrialna. Ale nie do końca industrialna, dlatego że w tej hali wcześniej była piekarnia.
Nie widzicie przestrzeni, która pozostała po ogromnym piecu piekarniczym, który mierzył, zajmował 20 metrów kwadratowych, więc w tej chwili mamy po miesiącu prac jedną wolną przestrzeń i w końcu będziemy mogli tam postawić maszyny, częściowo też nowe. Rozbiórka tego pieca zajęła nam miesiąc, znaczy no nam, nie nam. Ale trwało to miesiąc, więc tu była piekarnia, to tylko jedno pomieszczenie, mamy ich jeszcze kilka, ale tak jak mówię, organizujemy się cały czas. Tymi rękami wszystkimi, Filipowymi głównie, realizujemy remont, więc jeszcze to potrwa. Dobra, nie widzę czatu, przepraszam, ale nie widzę wszystkiego akurat teraz. Okej, okay, super, czyli temat jest znany, czyli ktoś już próbował. Dobra, pokażę Wam jedną rzecz, bo tak sobie pomyślałam, jak myślałam o tych warsztatach, w ogóle jakoś one mnie wielce ucieszyły, jak Filip powiedział, zróbmy notesy i pomyślałam sobie, że jest taki jeden notes, który zawsze o nim myślę, jak myślę o tym, co można zrobić z papieru. Oczywiście spektrum jest nieograniczone, ale zawsze myślę o jednym notesie. I chciałam Wam go dzisiaj pokazać, będę sobie tu zerkać. O, teraz zobaczycie go od góry. To jest notes, który ma lat troszkę mniej niż ja, no to prawie 40. I to jest notes mojego taty. Pokażę Wam takie, o, tu jest nawet zaproszenie na ślubowanie uczniów. Mojego taty z czasów, jak został dyrektorem szkoły, która była absolutnie w ruinie i trwał tam remont. Tu są jego notatki z klasyfikacji, z postępów remontu. No ale jakby nie po to Wam ten notes pokazuję, żeby pokazać same notatki. Notes jest zrobiony przez mojego tatę dawno, dawno temu. To jest taki notes, który ja i moje dwie siostry, każde z nas go dobrze zna. On stoi sobie na półce, ja go ostatnio pożyczyłam od taty, za jego oczywiście pozwoleństwem. Notes jest zrobiony z trzech zeszytów, takich zwykłych zeszytów w linie, które zobaczcie, mają tutaj sklejone okładki. Mają takie przekładki naturalne na skutek tego sklejenia. To są tak, trzy zeszyty, dobrze liczę. Oprawione też ręcznie przez tatę, wzmocnione tekturą i oprawione w materiał, z którego sukienkę uszyła sobie jeszcze moja mama. Więc tata miał notes, mama miała sukienkę. Notes jest w ogóle barwiony tuszem i jest wspaniałą pamiątką. I zawsze jak myślę o tym, co można zrobić własnoręcznie, to ten notes przychodzi mi do głowy. Ja ścinki tego materiału jeszcze mam cały czas w swoim mieszkaniu tu w Gliwicach. No ale wywiozłam ostatnio od taty ten notes spod Beskidzia, żeby Wam go pokazać. Co więcej, w notesie są notatki na kartkach, na których ja jako dziecko rysowałam. To są kartki z kodem zero-jedynkowym. Moja mama była inżynierką i programowała maszyny, a tata na tych kartkach notował, natomiast my rysowałyśmy. Myślę sobie, że nigdy nie wytrwałam, żeby tak pięknie oprawić notes. Zawsze jak robię zwykle dla kogoś notes, to jednak aż tak precyzyjna nie jestem. Ale chciałam Wam pokazać dzisiaj, jak wykorzystać technikę szycia do tworzenia notesów i jak wykorzystać właśnie stare książki. Jeśli wśród nas są bibliotekarze, to też dajcie znać. To się ponoć nazywa fachowo książki brakowane, czyli takie, które już, jak rozumiem, wychodzą z obiegu wypożyczeniowego i, no i idą tak trochę na stracenie. Ja sobie pozwoliłam przywieźć książki z kolei po mojej mamie. To są podręczniki do matematyki, ponieważ byłam matematyczką. Podręcznik, który się sam już całkowicie rozkleił, więc czuję się uprawniona do tego, żeby wykorzystać jego okładkę. A na układce jest statek. To jest w ogóle niebywałe, ale tak, tu jest statek. Jak widzicie, o tak, to jest matematyka, klasa szósta. I chciałabym bardzo wykorzystać to zdjęcie, ponieważ nie znam historii tego zdjęcia. Domniemam, że w książce pojawiło się głównie z tego powodu, że została złożona przez wojskowe zakłady graficzne
I ktoś koniecznie chciał po prostu podkreślić, że w stoczni wyprodukowano któryś tam z kolei statek. Więc potem zajmiemy się książką. Natomiast w pierwszej kolejności to, co chciałam wam pokazać, to stworzenie własnego bardzo prostego notesu. Ja przyniosłam papier, który co prawda nie jest papierem z recyklingu. To jest zwykły papier takiego, taki, którego używamy na co dzień, papier ksero, tylko że akurat kolorowy mam dzisiaj ze sobą. I zaczęłam tutaj zszywać jeden notes, żeby wam pokazać ten proces w trakcie i żeby pokazać go też od początku, więc za chwilę pokażę, od czego zacząć. Ale oczywiście do notesów można wykorzystać papier, który jest na przykład zadrukowany z jednej strony, a nie chcemy tych kartek wyrzucać. Myślę, że na notatki, na rysunki, na jakieś tam przemyślenia każde miejsce jest dobre. I my zresztą w warsztacie bardzo lubimy wykorzystywać materiały z odzysku i dawać drugie życie rzeczom. To jest taka, znaczy no nie nowa, ale taka wartość, która będzie nam pewnie długo, długo jeszcze towarzyszyć. Myślę, że ona jest w ogóle ważna dla wszystkich ludzi na całej Ziemi. Tym lepiej wykorzystać właśnie materiały, które gdzieś tam no, trafiają potem do kosza na śmieci. Więc ja mam papier ozdobny, ponieważ zaczęłam kiedyś szyć notes, który miał być prezentem. Jeśli macie papier, bo nie wiem, czy macie, bo nie widzę czatu, może macie, może nie. Ubytki, czyli nie, że brakowane, tylko ubytki. Zadanie konkursowe to Agnieszka, tak? Dobra. Tak, pamiątka jest wspaniała. I ostatnio, jak wyciągnęłam ten notes i powiedziałam moim siostrom, że tato pozwolił mi go pokazać na warsztatach, które będę prowadzić, to one powiedziały, bo że no, nasza młodsza siostra nie pamięta, jak on był tworzony, bo jeszcze jej nie było na świecie, ale każda z nas darzy go jakąś taką, jakimś sentymentem zdecydowanie. Zresztą jeszcze pamiętam, że tato uczył nas, jak farbować okładki z szarego papieru tuszem na wodzie. To jest też bardzo wdzięczna technika. Dobra, ja strasznie dużo gadam, no ale będę do was gadać, no bo czemu nie? Jak macie ochotę gadać, to też gadajcie, a nie tylko piszcie, bo może ktoś miałby chęć podzielić się jakąś swoją historią książki albo notesu, pamiątki, która gdzieś tam została własnoręcznie wykonana, a która ma, niesie w sobie jakieś jeszcze historie o jego rodzinie. Więc śmiało, włączajcie się. Papier. Ja mam papier przycięty z formatu A4 do A5, ale złożę go jeszcze do mniejszego formatu, czyli do A6. Mogłabym oczywiście zrobić większy, ale lubię takie małe formaty. Łatwiej się szyje, to po pierwsze. Nie mam takich specjalnych tutaj narzędzi do tego, żeby ścisnąć kartki w praskę. W sumie to miałam wziąć sobie gwóźdź, żeby zrobić dziurki, ale tego nie zrobiłam, a już teraz nie będę wstawać, więc zrobię to igłą. Natomiast papier przycięty do formatu A5 składam na pół, czyli do formatu A6. I teraz tak, czy to będzie widać? Dobra. Mam natomiast takie narzędzie, w które się zaopatrzyłam całkiem niedawno, ponieważ moje palce i paznokcie, to jest wszystkie makerki w warsztacie miejskim, ostatnio o tym myślałam, czy któraś z dziewczyn ma zrobione paznokcie? Żadna. No więc, bo się nie da właśnie. Ale żeby przynajmniej oszczędzić sobie tych paznokci i palcy, jak się potem idzie do biura pięknego, wymuskanego, bo też tak się zdarza, to kupiłam sobie takie narzędzie, nie mam pojęcia, jak ono się nazywa fachowo, tak szczerze mówiąc, bo nie wiem. Wiem, że ono może służyć do bigowania, czyli takiego składania papieru bez rozcinania i właśnie bardzo pomaga w składaniu, takim najzwyklejszym składaniu, żeby po pierwsze, żeby trochę oszczędzić palce, a po drugie, żeby przypadkiem, jak się ma palce nawet umyte, to papier jednak bardzo jest takim bardzo chłonnym materiałem, więc to gwarantuje, że nie upalcujemy jakimiś resztkami papieru przy składaniu. Wzięłam tych kartek kilka, będzie mi się łatwiej szyło, szczególnie jeśli chcę wam pokazać po kolei, jak to zrobić, to wzięłam ich kilka, złożyłam na pół. No i do tego, teraz oprócz tego, że już sobie go pięknie złożyłam, będę potrzebowała igły i nici.
Nici najlepiej, no nie takiej zwykłej, całkiem cienkiej. To może być kordonek. Chyba najlepszy będzie właśnie kordonek, ale też nici nie za grubej. Dlatego, że ten papier to jest 80 raptem gram, czyli taki zwykły kseropapier, więc za gruba nić potem mogłaby szarpać przy otwieraniu, no i kartki by nam się rozdarły. Więc ja wezmę kordonek, on nie będzie pięknie pasował, nie wiem, czy no, to akurat wygląda jak czarny, tym lepiej. Natomiast wzięłam taki kolor dlatego, żeby właśnie zwiększyć kontrast i żebyście widzieli, co się tutaj będzie działo. Ucinam sobie łącznie jakieś 80 cm, bo ja będę szyła podwójną nicią, czyli 2 razy 40 cm to jest 80. Tyle umiem, chociaż jestem humanistką. Moja mama pewnie teraz przewróciłaby oczami, ale tyle umiem pomnożyć, że 2 razy 40 to 80. Ucinam sobie nić. No i igła. Igła najlepiej z większym oczkiem. Aha, i jednak zrobię sobie te dziurki, żeby było mi łatwiej, bo kiedyś jak prowadziłam warsztaty, to się strasznie umęczyłam bez tych dziurek. Metoda na dziurki jest bardzo prosta. Oczywiście są do tego narzędzia. Są takie narzędzia, jakieś panczery i inne, które powodują, że jednym pyknięciem po prostu dziurkujemy kartkę. Ja użyję najzwyklejszej w świecie igły, tylko takiej dosyć solidnej, i linijki. No i teraz tak, dowolnie, w dowolnej gęstości te dziurki robimy. Ja sobie myślę, że jak mam taki mały format, to jak będę miała podzieloną tą długość grzbietu na 4, to w zupełności wystarczy. Czyli żeby podzielić na 4, muszę przedziurkować w 3 miejscach i wtedy będę miała takie 4 części. Ile to ma centymetrów? Ile centymetrów ma format A6? Nie mam dla tego pojęcia. Nigdy nie wiem, zawsze sprawdzam w sieci. Jak muszę, chociaż nie, pamiętam, że 21 i coś to jest szerokość, wysokość A4. Ale już miałabym to podzielić, to już bym nie potrafiła. Tutaj jest 15 centymetrów, no oczywiście nie da się tego podzielić równo na 4, ale powiedzmy, że to jest 3 z kawałeczkiem. Nie będę super precyzyjna. Ja w ogóle lubię prace precyzyjne, ale też bez przesady. Myślę, że kreatywność rządzi się swoimi własnymi zasadami i nie ma co też przesadzać z byciem precyzyjnym. Filip jest super precyzyjny. Filip jest mega precyzyjny, Filip jest perfekcjonistą. Tak jest, zluzowany. Nieprawda. Ale za to robi piękne rzeczy. To jest zawsze właśnie opłacalne, żeby tak jednak czasami być precyzyjnym. Dobra, mam 3 dziurki. Troszkę sobie je powiększę, ale też bez przesady. No bo jak zrobimy za dużą dziurę, to znowu ten papier będzie nam się rozłaził i targał. Można to zrobić w bardziej profesjonalny sposób, oczywiście, wierzcie mi. Piszecie coś, jesteście, usnęliście. Idzie wam coś tam? Co tytanowy? Trzeba znaleźć lakier tytanowy. Ja myślę, że nie. Ja sobie ostatnio na warsztatach ucięłam kawałek, znaczy no ucięłam. No ucięłam kawałek palca. Myślę, że jakbym tak pojechała po paznokciu, to tą ręczną piłą, którą się sama na siebie zamachnęłam, ucięłabym też paznokieć. Ale ale pewnie się jakoś tam da oszczędzać te paluchy, jak się jest właśnie takim uważnym i ostrożnym. Ja niestety jakoś nie należy do tych, ale nie wyobrażam sobie przy drapaniu sufitu mieć paznokci pomalowanych nawet. Myślę, że to byłoby tak super nietrwałe, że... Przepraszam, ale będę nawlekać teraz i nić na igłę. Zrobię to klasycznie jak każdy, czyli ślinimy na mokro, tak. Ślinimy i nawlekamy. I zawsze wtedy mówię na warsztatach, ciekawe, czy mi się uda za pierwszym razem, pewnie nie, ale się udało. Dobra, i teraz jest numer popisowy Magdaleny Foltyniak, czyli węzełek. To jest tak, to jest stały fragment gry. Węzełki. Umiecie robić szybko węzełki? Ktoś z was ma jakiś patent na robienie węzełków? Bo mnie kiedyś nauczyła babcia. Są takie sztuczki, które się po prostu bardzo przydają w życiu. Dziurkujecie, super. Wspaniale. Dobra, węzełek.
Jak ktoś nie ma patentu, to sprzedaje za frajer. Dobra, tylko muszę podnieść ręce, bo mamy dosyć wysoko te kamery. Na palec wskazujący nawijamy sobie końcówkę nici. Tak po prostu, chwytamy. Trzymamy sobie to kciukiem i pocieramy tak palec o palec. Jakby cofamy ten palec wskazujący, pocieramy tak, żeby zawinąć tę nitkę i palcem środkowym chwytamy tu, gdzie się zrobiła taka już nawinięta część i po prostu ciągniemy w swoją stronę. No i teraz tego nie zobaczycie, bo ta kamera tego nie złapie, ale tutaj powstał węzełek i możemy sobie odciąć taką resztkę, która została i jest elegancka. Może sobie zrobię jeszcze jeden, bo w sumie zrobiłam sobie dosyć duże dziury. Węzełki. Węzełki są w ogóle spoko. Tylko mam nieostre nożyczki. To jest w ogóle coś, ja nie wiem, czy jak wy pracujecie w bibliotekach, szkołach, w jakichś w ogóle, gdzie pracujecie? Dajcie znać, kim jesteście. No, mama krawcowa to jest w ogóle skarb. Trzeba poślinić, no. Niestety, inaczej się nie da. Chyba, że ma się takie ustrojstwo jak panie na poczcie do klejenia znaczków. Zawsze można tak sobie po... Biblioteka szkolna. Czy w bibliotece szkolnej i w szkole również tak strasznie często giną nożyczki jak w pracowniach typu warsztat miejski, bo u nas naprawdę to jest, ja nie wiem, one mają nogi i wychodzą same. I mieliśmy 50 par nożyczek jeszcze 2 lata temu, w tej chwili mamy, patrzę na tablicę, 2, 3? Dzieci pożyczają, nieprawda. Ja jedne złamałam, to przyznaję się, jedne złamałam, ale tylko jedne. Dobra, mam nawleczoną nić, mam węzełek, wszystko już w zasadzie mam. Więc zaczynam szyć. No i tutaj będzie bardzo prosty fragment gry z kolei, bo szyjemy właściwie dokładnie tak samo, jak szylibyśmy i szyłybyśmy materiał. Czyli zaczynam w środku tego notesu, bo tu mam środek, tak, czekajcie, muszę się zorientować, kamera jest z góry, czyli tak, tutaj. Włażę do środka i przewlekam przez, no właśnie, i jeszcze jedna rzecz. Jak macie spinacze do papieru albo klipsy do papieru, one wam trochę pomogą, nie będą wam się kartki rozjeżdżać. Ja mam raptem kilka tych kartek, więc pozwolę sobie już nie spinać ich, ale na pewno będzie trochę łatwiej. Więc zaczynam w środku i szyję takim ściegiem, ja nie wiem, to się nazywa jakiś taki niestębnowanie, tylko jakiś inny, taki wiecie, zwykły, tak jakbyśmy przyszywali cokolwiek do... jeden kawałek z drugim, jak obszywamy sobie, nie wiem. Serwetkę to może nie, bo serwetkę to się tak obszywa jakoś elegancko. Czyli z góry na dół, z góry na dół. No i jestem na drugim końcu tego grzbietu mojego, więc muszę uzupełnić te elementy, gdzie nici nie ma. Z drugiej strony będzie odwrotność tego. Czyli uzupełniam, włażę z góry na dół. I w środku tak samo, żeby był komplet, pełen szew. Przebijam się. Muszę patrzeć, co wy... O dobra, tu widzicie. Ja tak sobie robię, ale nie patrzę, co tu w kamerze się pokazuje. I wyłażę na górę. No i jakby sprawa prosta, nie? Poszyliśmy sobie kawałek tam pakieciku z papieru. Cała zabawa, żeby zrobić grubszy notes, zaczyna się od kolejnego takiego samego pakieciku, bo będziemy go przyszywać troszeczkę inaczej. Czyli znowu, biorę sobie kartki, wezmę sobie znowu kilka. Oczywiście to wszystko można zrobić wcześniej, czyli najpierw można sobie poskładać ten papier elegancko na pół, potem wszystko to podziurkować ładnie, nie? Tak można, ale ja dzisiaj będę to robić na bieżąco. Składam znowu na pół, znowu tym przydatnym bardzo narzędziem, którego nazwy nie znam. Chociaż może, na pewno ono ma jakąś nazwę. I dokładam, aha, no i powinnam jeszcze go przedziurkować w tych samych miejscach mniej więcej, więc ja sobie tak teraz odznaczę, gdzie miałam te dziury wcześniejsze. I szybko nadrobię to, czego nie zrobiłam, czyli przedziurkuję. Dziurkujemy.
Miałam takie ustrojstwo zrobione przez tatę do dziurkowania, ale kasztanów. Pamiętam, że jak byłam w szkole podstawowej, to tato wytoczył mi na to karce taki uchwyt drewniany. Wbił, uciął główkę od gwoździa i wbił go jakoś tak sprytnie, żeby go nie poranić. I miałam taki dziurkarz do kasztanów. I jak były prace jesienne, robiliśmy ludki z kasztanów, to był obiekt pożądania, bo nikt takiego w szkole nie miał. Chociaż akurat ja jeszcze chodziłam do szkoły wtedy, kiedy pracownie techniczne w szkołach działały. Nie wiem, jak jest teraz, znaczy wiemy, jak jest teraz, bo ostatnio rozmawialiśmy bardzo dużo z nauczycielami. No i też wiemy, bo niektórzy z nas mają dzieci, że już nie jest tak, jak było. Czy jest z nami ktoś ze szkoły, w której jest pracownia do techniki? Ścieg za igłą. Tak, dokładnie. No, nożyczki, no znikają. Ale one gdzieś muszą być, to jest jak ze skarpetkami. No. Kość introligatorska, wspaniale. Widzicie, jak wy lepiej wiecie ode mnie. Bardzo dobrze. Ja bardzo lubię warsztaty, kiedy ludzie jakby wiedzą dużo więcej niż ja. To jest super, bo się mogę czegoś nauczyć. Słaba nazwa? Nie, mnie się to kojarzy z takim mydełkiem, tylko że mydełko jest krawieckie z kolei, a to jest takie, no może dlatego, że mam akurat taki kolor i taki przyjemny kształt, to jest takie mydełko. Nie ma z nami nikogo ze szkoły, w której jest pracownia techniczna. Chyba nie ma. Nożyczki zmieniają właściciela, no ja właśnie obstawiam, że to się tak właśnie kończy, że one zmieniają właściciela, bo nic w przyrodzie nie ginie, nie? Tylko właśnie pytanie, czemu nie wraca. No i teraz doszywamy drugi, czekaj, mamy górę, dół, mamy górę, dobra. Czy wy będziecie coś tu widzieć? Powinniście coś widzieć, ja to rozłożę i będzie lepiej. Dokładam sobie po prostu ten drugi pakiet papieru, przedziurkowany już w tych miejscach, w których powinny one być. No i wchodzę sobie do środka tego notesu, czyli mniej więcej robię rzecz podobną. Gdzie ja tutaj wylądowałam? Mogłam jednak sobie spinacze wziąć. Wchodzę sobie do środka, szyję elegancko. I teraz podobnie. Przeszywam ściegiem za igłą. Bardzo dziękuję komuś, kto to napisał, a nie zdążyłam zauważyć, komu mogę podziękować. Kasia, bardzo ci dziękuję. Ściegiem za igłą. Więc idziemy sobie dokładnie tak samo w tym pakieciku, ale jest jedna różnica, bo będziemy robić takie pętelki, które sprawią, że notes nam się naprawdę będzie trzymał w całości. I teraz poprosiłabym cię, Filip, o, żebyśmy pokazali z góry. I teraz tak, jak już wyszłam sobie na górę, to wkładam igłę najpierw z jednej strony, obojętne czy z prawej, czy z lewej. Ja jestem praworęczna, więc zacznę od prawej. Pod te nitki, które są szyciem pierwszego notesu, znaczy pierwszego pakieciku, i po prostu przewlekam. I to samo robię z drugiej strony, czyli z lewej strony mojej. Wy widzicie chyba odwrotnie, nie? Jezus, nie jestem pewna. No w każdym razie chodzi o to, żeby zrobić to z jednej i z drugiej strony. Przewlec i pociągnąć. I teraz wracamy tą samą dziurką, którą wyszliśmy na górę, wracamy do środka notesu. Tak, ja to za chwilę będę robić jeszcze raz i jeszcze raz, także spokojnie. No i wyłazimy znowu do góry. Wyłazimy znowu do góry. O, super, teraz widzę, co robię. I to tak samo, tylko że tu już mam tylko szycie z jednej strony, więc zapętlam, czyli wkładam igłę pod tę nitkę, która jest szwem i zaciągam. Ale żeby te węzełki były równe, mogę tu na tych końcach, kiedy już jakby z drugiej strony nie mam gdzie przeciągnąć, to zrobię to dwa razy, żeby te węzełki były równe. No i znowu wracam tą samą dziurą do środka. I mam już przyszyty pierwszy
pakiecik notesowy. Dobra. Teraz doszyję jeszcze trzeci na szybko, żebyście zobaczyli. Tylko może wezmę sobie inny papier, będzie nawet lepiej widać. Czyli znowu złożę go. Widzicie, tak można w nieskończoność, nie? Ale można na przykład przy tym, nie wiem, oglądać serial, słuchać słuchowiska, co tam jeszcze można robić bez patrzenia i z użyciem rąk w międzyczasie. Można rozmawiać z ludźmi zdecydowanie. Ja wam powiem, nawet kiedyś to robiłam w pociągu, bo ja w ogóle bardzo wiele rzeczy robię w pociągu. Jak jadę do pracy, to robię wszystko, co się da robić w pociągu. I tam wszyscy w ogóle robią wszystko, co się da, bo tak. Niektórzy na przykład kończą make-up albo zaczynają, bo tam ktoś nie zdążył. Ludzie jedzą śniadanie. No, w epidemii jest trochę tam to utrudnione i nie każdy ma odwagę, nie każdy też chce, ale jednak zdarzało się bardzo często, że ludzie jedli śniadanie. Część pracuje, część czyta książkę, część słucha muzyki, część medytuje. Zdarzyło mi się nawet, pewnie to się w ogóle często zdarza, że ludzie na przykład modlą się w pociągu, bo to jest dobry moment na to, żeby się skupić. Więc w pociągu można robić wszystko. Ja w pociągu już kiedyś przyszywałam sobie też guziki, bo mi się na przykład odpruły, a chciałam koniecznie ubrać koszulę, rano nie zdążyłam, więc przyszywałam guziki. Ostatnio robiłam ozdoby z makramy na choinkę, bo nie chciałam się tracić czasu, a jechałam do taty, w sumie jechałam 1,5 godziny. No i notes już mi się też zdarzyło szyć w pociągu, także pociąg dobre miejsce. To jest takie przedłużenie mieszkania. Dobra. Gadam i doszywam teraz trzeci. Właściwie źle, że ja tu wróciłam do środka tego notesu. Przepraszam was. Trzeba wyjść jeszcze raz na zewnątrz. I szyję dalej. Pokażę tutaj do góry. Znowu, w te dziury, które sobie zrobiłam, wkładam igłę, włażę do środka. Wyłażę do góry. No i na górze robię te właśnie węzełki, które będą powodowały, że te pakiety się nie będą przesuwać. Czyli wkładam igłę pod nić, pod szycie, zaciągam i z drugiej strony robię dokładnie to samo. I zaciągam i wracam tą samą dziurą do środka. W ogóle to tak sobie myślę, że znacie te filmy ASMR, ludzie, którzy są takimi audiofil to nie jest to określenie, ale ludzie, którzy mają taki wyczulony słuch, bardzo często słuchają takich filmów, gdzie rzeczy szeleszczą, ludzie szepczą i tak dalej. Ja myślę, że w ogóle robienie do testów, jakby to tak nagrać, to miałoby ekstra dźwięki. I znowu jestem na górze, więc wkładam igłę pod istniejący szew i robię to jeszcze raz, bo tutaj mam tylko z jednej strony szycie, więc zrobię sobie jeszcze raz węzełek i wracam do środka. Dobra. No i teraz można by było kolejne i kolejne te pakiety dokładać. Ja na tym poprzestanę. Natomiast zobaczcie, tutaj na grzbiecie zrobiły nam się takie garbki. I one będą zawsze w tym samym miejscu, no bo zawsze w tym samym miejscu będziemy dziurkować papier, natomiast to szycie będzie tylko na tym pierwszym notesie z zewnątrz, a reszta będzie doszywana już tylko w środku, a na górze będziemy mieć tylko te węzełki. Gdybyśmy dołożyli do tego teraz, wiem, że książek się nie mierzy w centymetrach, nie? Tylko na sztuki, ale gdybyśmy dołożyli książkę, która ma jakieś tam, znaczy książkę, kolejne pakieciki, zrobili książkę, która ma 4-5 centymetrów, to z tych węzełków zrobią się takie trochę garbki, bo to nie będą takie garbki jak znamy w książkach, bo one są zupełnie inaczej robione, ale szef ten główny będzie tylko na pierwszym pakiecie. A w środku każdy z nich, tak jak w zeszycie, na samym środku będzie widoczne
Szycie pomiędzy będą widoczne tylko te łączenia pomiędzy pakietami. No i można by tak w nieskończoność. Do tego moglibyśmy dokleić czy doszyć okładkę. Mam ze sobą taki notes, on jest też szyty, to jest w ogóle kawałek notesu tak naprawdę, bo to był mój w ogóle zeszyt na studiach podyplomowych z planowania przestrzennego. Piękne są te notatki, bo w ogóle jestem pełna podziwu dla samej siebie, że mam cierpliwość, miałam notowania, więc nie chcę ich wyrzucać, a w ogóle to zeszyt nie jest wcale zeszytem, tylko to jest szkicownik, taki klasyczny szkicownik do takich prostych szkic z grubym papierem. No ale służył mi za zeszyt do planowania przestrzennego. No i zobaczcie, no, nanotowałam się w ciągu tych dwóch semestrów raptem tyle. Niewiele. Szkoda wyrzucać, więc wytargałam z tej okładki zawartość i ona jest też szyta. Ona jest też szyta, tylko... No, to jest białe na białym i nie będzie tego widać. Ale jest szyta właśnie tą podobną techniką, tylko gęściej. Ma te garbki, te węzełki w bardzo wielu miejscach. No jest też w większym formacie. Ale to jest dokładnie ta sama technika. I potem jest sklejona. Zresztą no, doskonale znacie się na książkach, więc na pewno nieraz już rozbrejaliście i rozbrejałyście książki albo kleiliście i kleiłyście z powrotem. W każdym razie jest sklejona, ale mimo tego, że jest sklejona, ona wcześniej była zszyta i to jest najlepsze z możliwych rozwiązań, dlatego że, jak wiecie, książki klejone rozwalają się od razu, no a te szyte mają dużo większą wytrzymałość. No ale pomyślałam sobie, że jak już wytargałam z tego mojego zeszytu ze studiów starych zawartość, to mogę wykorzystać tę zawartość, żeby ją w coś oprawić i zrobić sobie nowy notes. A że przywiozłam te podręczniki, które znalazłam w półkach po mojej mamie i wielce mnie zainspirował ten statek. I naprawdę próbowałam szukać w ogóle historii, dlaczego akurat w książce do matematyki jest statek. I próbowałam to nawet z moimi siostrami jakoś wspólnie zbadać. Najpierw myślałyśmy, że chodzi o symetrię. Nie mam jak już zapytać mojej mamy, ale myślę, że ona też by nie znała odpowiedzi. Wiecie, w książce są rysunki takie klasyczne, takie prawilne. No jest przesunięcie równoległe, to jest kolejka górska narysowana ręcznie, a tu nagle ten statek i ten statek pojawia się jeszcze raz. No i otóż prawdopodobnie statek był potrzebny po to, żeby jakoś zalegalizować ten podręcznik i żeby właśnie powiedzieć, że kolejny dziesięciotysięcznik zostanie za chwilę zwodowany, a on powstał w Stoczni Gdańskiej. No jakby. Więc się pojawia na okładce i pojawia się też z tyłu. No ale nie dziwię się, bo to jest rok 78. Ponoć, żeby zwiększyć czytelnictwo, książki Brandysa, oczywiście Kazimierza, nie mieli z Marianem, były dodawane w jednej spółdzielni rzemieślniczej do wiaderka. No. Przynajmniej była gwarancja, że każdy w domu Kaziuka będzie miał. Więc ja wykorzystam dzisiaj układkę z tego podręcznika. Nie wiem, czy ktoś w ogóle czyta jeszcze Kazimierza Brandysa. To jest w ogóle dla mnie też zagadka. Czytacie Kazimierza Brandysa? A, wszyscy posnęli. Nie ma ludzi. Słuchać audio. A, dobra. Słuchać, no właśnie, uczyć się języków. W pociągu można, albo można też robiąc ten. Chociaż ostatnio te wszystkie apki do nauki języków, one mają takie wymagania, żeby jednak coś tam uzupełnić i napisać. Ale tak, słuchanek można, jak najbardziej. W ogóle wiele rzeczy można robić, mając zajęte ręce. My, jak pomagaliśmy w epidemii, składaliśmy przyłbice, to jedna z koleżanek, która gdzieś tam nasza wolontariuszka nam pomagała, to powiedziała mi kiedyś, daj mi do złożenia tam, daj mi 50 sztuk albo więcej, bo ja przynajmniej będę miała pretekst, żeby oglądać Friendsów. No więc jakby wszystko się da robić naraz. Dobra, mam okładkę. Ona jest bardzo dobrze zachowana, bo jeszcze mam jeden podręcznik, może go nie wzięłam dzisiaj ze sobą. Mam jeszcze jeden podręcznik do matematyki, w którym ktoś zdecydowanie miał jakieś zapędy artystyczne, bo wyrysował tam wszystko po prostu na tych wyklejkach, co się dało i on już no, nie jest taki do wykorzystania bezpośrednio, choć można by go było przerobić, bo można by było te wyklejki wykleić na nowo po prostu i zrobić na nowo układkę.
No, a ta książka, mimo tego, że się cała rozleciała, no to jest jednak naprawdę w dobrym stanie, mimo tego, ile ma lat. Więc wykorzystam sobie ten środek, który no po prostu, no, ja naprawdę zrobiłam to przypadkiem, że ten notes wzięłam, że on idealnie pasuje po pierwsze formatem, a po drugie grubością. No zobaczcie, no lepiej być nie mogło. To się zdarza naprawdę, no ślepej kurze ziarno się trafiło. Więc wykorzystam tę okładkę, żeby sobie zrobić nowy notes. Ja w ogóle jestem posiadaczką miliona notesów i nawet wczoraj, jak pakowałam sobie rzeczy, żeby je dzisiaj tutaj przynieść, to nie byłam w stanie po prostu się zdecydować, co ja mam ze sobą wziąć. Mam ogromne jakieś liczby notesów, które są oczywiście niezapisane wszystkie w całości, ale każdy służy do czegoś innego, wiadomo. No i mam też notesy puste, więc to jest też ciekawe. I jeszcze wam pokażę w międzyczasie, bo kiedyś to jest książka, znaczy album dla dziecka, które go nie dostało. To jest straszne, wiem, ale nie wiem z jakich przyczyn to miał być album. Najpierw dla Łucji, potem dla Alicji, już był milion razy zmieniany, ale został ostatecznie u mnie. Technika jest ta sama, co tutaj w tym notesie mojego taty. Znaczy on jest zrobiony z kilku, ten album z kilku elementów gotowych, albo właśnie z kartek, z zeszytów tego formatu, albo są dołożone kartki i zszyte, czyli taka totalna kompilacja. Ma zrobioną okładkę z tektury, no i jakby na nowo zrobione wyklejki, zobaczcie. I jest sklejony grzbiet tutaj, nie wiem, czy to będzie widać. Przepraszam, że ja tak w chaosie wam to pokazuję, ale o, tutaj może będzie to widać. Ten grzbiet, oprócz tego, że wszystkie elementy są zszyte i tam kolejne pakieciki podokładane są zszyte, to ma jeszcze klejenie taką taśmą z materiału, zwykłą bawełnianą taśmą. To nie jest tam, że, znaczy, no mogłaby to być lamówka, gdyby sobie to tak poskładać, to pewnie byłaby lamówka. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że ona jest bawełniana, naturalna. I gwarantuje nam, że jak nawet sobie gdzieś tam coś nie doszyjemy, albo nam się te doszycie rozbroi, rozwali na skutek użytkowania, to ta taśma będzie dawała gwarancję, że wszystko trzyma się w całości. Do tego, żeby sobie grzbiet skleić, używamy kleju. Ja nie wiem, czy my możemy tu reklamować, obojętne jakiego, to jest akurat jakiś Patex, ale chodzi o to, żeby to był klej do drewna, taki typu Wicol. Najbardziej popularne kleje w tej chwili typu Wicol to są te wszystkie magiki, których się używa w krafterskich różnych działaniach i w szkołach bardzo popularny. Biały, zwykły klej do drewna. Świetnie nadaje się do klejenia papieru. No ma tę zaletę, że on się robi potem lekko przezroczysty, choć nie tak jak ten Magic osławiony, ale świetnie trzyma, no i nie jakby ma dosyć długi czas zastygania. Więc taki album również powstał z różnych elementów, z odzysku, trochę nowego papieru tutaj jest dołożonego, ma nowe wyklejki, jest cała okładka no, jakby z tektury zrobiona na nowo. Ma miejsce na zdjęcia, on już tu w ogóle ze starości nam się trochę przykurzył. Ale zobaczcie, no jest szyty też troszkę gęściej, bo ma trochę większy format. Papiery są różnej grubości, więc fantazja tutaj wasza tylko ogranicza was i wasza wyobraźnia w tym, co z tym papierem można zrobić. Ale tak jak mówię, technika jest dokładnie ta sama, czyli szycie po kolei pakietów, potem połączenie ich w jedną wielką książkę. Tu ma jeszcze takie miejsce na jakieś drobiazgi, no bo to jest album dla dzieci, dla dziecka, zakładkę, żeby można było sobie coś włożyć i okładkę zdobioną ręcznie, żeby się nie otwierał. To jest taka zwykła guma z pasmanterii w kolorze żółtym. Nie wiem, czy guma do majtek, bo taka dosyć szeroka, ale zwykła po prostu, najzwyklejsza guma z metrażu. Ale wracam do, patrzę jeszcze, ile ja już wam zajęłam czasu, strasznie dużo. Wracam do tej okładki książki. Ktoś coś na czacie pisze, czy tam, właśnie nie lubię dlatego tak zdalnie. Tak,
No te słów nigdy nie za wiele. Cieszę się zawsze, że spotykam kogoś, kto podziela te opinie. Wariacje pocztowe, Brandys jest, czyli ludzie jednak czytają jeszcze Brandysa albo czytali. Wracam do naszej okładki książki do matematyki i do notesu. Najprościej byłoby skorzystać z tych wyklejek, które tu są. No akurat ja mam tyle farta, że one są właśnie dobrze zachowane. I skleić pierwszą stronę notesu właśnie z tą wyklejką. I tak samo zrobić tutaj w drugą stronę. Jeśli natomiast no, książka jest na tyle sfatygowana, że tych wyklejek nie ma, no to można sobie zrobić nowe, byle z cienkiego papieru, bo wiecie, gruby papier będzie się gorzej poddawał, gorzej składał. Można się pokusić o to, żeby odtworzyć sobie na nowo okładkę. I wtedy, bo tego nie zdążę wam pokazać, ale choć myślę, że na pewno rozbierałyście kiedyś książkę na części pierwsze. Technika jest bardzo prosta. Tak jak oprawiamy książki w papier, robimy to dokładnie tak samo, tylko przyklejamy do środka potem, czy jakby te wszystkie takie niedociągnięcia, które gdzieś tam nam w tym oprawianiu, tu nam gdzieś nie wyszło, tu nam klej został, zasłaniamy taką właśnie ładną wyklejką, która w całości może nam posłużyć właśnie do przyczepienia kolejnych części wnętrza książki czy notesu. No więc kleimy. Ja pozwolę sobie to jeszcze zrobić, jeszcze zdążę. Tylko pytanie, czy mi się uda odkręcić klej, bo to nie jest takie pewne. Filip, pomożesz mi? Przepraszam, nie umiem. Przepraszam. No tak to bywa właśnie. Bo się nie uda. Skleił się. Wspaniale, bardzo Ci dziękuję. Jest, na pewno jest, tylko właśnie, no, wiecie, jak się używa w grupie różnych rzeczy, to nie zawsze każdy coś tam tu dokręci, tu ten, w kolektywie niestety tak jest, no, rzeczy są skazane na krótszy żywot. Mam pędzelek, mam biały zwykły klej. Pozwolę sobie zrobić to jeszcze tutaj. Smaruję dosyć cienką warstwą. On dobrze będzie trzymał, tylko trzeba go przycisnąć oczywiście i poczekać, aż to w całości zwiąże. Ja w ogóle to będę do was jeszcze gadać, bo tak jak mówię, no niewiele tego czasu, a chciałam wam jeszcze z wami trochę pobyć. Nie wiem, czy wy zbieracie też jakieś takie różne dziwne skrawki gazet czy jakieś wycinki, ale ja na przykład mam ogromne jakieś też ilości pudełek z takimi rzeczami. Kiedyś zbierałam też metki, ale to było... Kiedy to było? To było w koniec lat 90., początek milenium. W połowie milenium, jak kończyłam studia, to miałam już całe pudło metek, ale głównie z tego powodu, że nie wiem, czy pamiętacie, ale metki kiedyś, no teraz to już tak jakoś tak się tak spopularyzowały i już tak się firmy odzieżowe nie starają, ale kiedyś metki były z dużo lepszej jakości, dużo lepszego materiału niż niejedna właśnie układka książki czy jakieś ozdobne kartki urodzinowe. Miały przepiękne, przeróżne kolory i taką zwykle jakąś strukturę, bo to był papier z jakąś strukturą. I miałam tych metek całe pudło, dlatego że moja współlokatorka na studiach, Basia, która studiowała na wydziale obok, na wydziale sztuki, ona robiła takie instalacje z tych metek. No więc zbierałyśmy metki pieczołowicie, żeby ona miała z czego te swoje dzieła tworzyć. I metki ze mną zostały. I ostatnio odkryłam, że jeszcze jakieś jedno pudełko metek po tych milionach przeprowadzek, które już przeżyłam, że ja jednak je mam jeszcze. I pomyślałam sobie, że to jest w ogóle świetny materiał do właśnie ozdobienia sobie układki, pudełek. No, niezliczone możliwości mi się zaraz otworzyły, więc metki. Albo na przykład właśnie wycinki gazet, świetna rzecz. Jedna z lepszych po prostu rzeczy, jak się ma takie sentymentalne pudła, to myślę, że właśnie takie rzeczy można tam znaleźć do robienia nowych okładek,
zeszytów, notesów, jakichś właśnie kartonowych pudełek. I ja mam tak, że jak idę do muzeum albo do jakiejś galerii, to zwykle jak są tam jakieś, wiecie, no to też już te czasy może trochę minęły, ale galerie najczęściej produkują takie pocztówki z obrazkami. Więc też takie rzeczy zbieram i odkryłam ostatnio, że też mam tego za dużo, więc myślę, że tu jakieś warsztaty nam się kroją w warsztacie, żeby spożytkować to. Nawet chyba przyniosłam dzisiaj ze sobą jakieś takie kawałek pocztówek i wycinków. No zobaczcie, to jest bilet do muzeum. Nie wiem, gdzie mnie widać? Z przodu mnie widać. To jest bilet do muzeum, znaczy do Bunkra Sztuki właściwie konkretnie. Nie do muzeum, do Bunkra Sztuki w Krakowie. Nie, no to jest galeria bardziej sztuki. Zresztą ze zdjęciem Bunkra, tylko jakby nie od frontu. Śliczna mała pocztóweczka się z tego zrobiła. No uważam, że idealna, żeby sobie ozdobić. Zaraz mi klej zaschnie, tak będę gadać. Ale myślę, że idealna, żeby sobie jakiś taki notes, wiecie, smutny, ponury, takie notesy dostajemy też w gratisie, bo gdzieś tam byliśmy na konferencji. Można sobie taki notes przerobić po prostu na swój. Więc ja wykorzystuję wszystko, co się da. Przecież życia mi nie starczy, żeby wykorzystać to, co mam w tych pudełkach, ale no, ale tak to jest. No. Jak się chce wszystko naraz, to ten. No, nie dokładnie to posmarowałam, ale najważniejsze, żeby posmarować na rogach. Tu i tu i tu. Że w ogóle Henryk VIII na mnie patrzy, bo tu jakiś taki wycinek z gazety, no wiem, że go schowam, tego Henryka. No i co, no i kleimy. I kleimy, no i tutaj trzeba być już dosyć takim precyzyjnym i ostrożnym, żeby sobie trafić za pierwszym razem. Sklejamy. Tą pierwszą stronę notesu z wyklejką, która w tej książce oryginalnie była. No i teraz nie przejmujcie się, jak wam cokolwiek wystaje. No to jest normalna sprawa. Po to są noże do tapet, żeby sobie to potem wszystko ładnie obciąć. Najważniejsze jest, żeby dobrze związało. Czyli teraz najlepiej by było posmarować od razu drugą część i dać tej książce odpocząć, żeby sobie ładnie wszystko razem złapało. Posmaruję ją jeszcze. Posmaruję ją jeszcze. Macie już coś ten? Już coś poszyliście, poszyłyście? Pokażcie, nie wiem, zdjęcia można zrobić jakieś na czacie, wysłać, bo tu tak... Przyda się, no przyda się właśnie. To, wiecie co, ale przyda się to jest wszystko super, tylko po prostu w warsztacie przyda się to jest samo zło. Bo mamy tutaj, Filip jest strażnikiem jakby niemnożenia bytów. Pani jedna pokazuje. O, notes się tam. Jacie, jaki gruby już się zrobił ten notes. Super. Ale jest pięknie. Ekstra. Ładnie, bardzo pięknie. Ewa nam pokazuje swój notes. Przyda się. Co wy tutaj jeszcze pisaliście? Że przyda się, no. Że przyda się. Ja to nazywam pudła sentymentalne w domu, a tu w warsztacie przyda się, ale z tymi przydasiami to powiem wam naprawdę, potem nie ma gdzie tego trzymać, nie ma gdzie przestawiać. My ostatnio przy rozbiórce pieca musieliśmy przenieść wszystko w jedno miejsce, bo tu wszędzie był pył. No i właściwie to była taka rozwałka naprawdę prawdziwa, bo tu 40 ton gruzu stąd wyjechało. I teraz ja nie wiem, gdzie co jest. To jest straszne. Nie wiem, na przykład dzisiaj nie znalazłam maty samogującej. Nie mam pojęcia, gdzie ona jest. A taka duża jest raczej, więc zniknęła z pola widzenia. No i nie ma maty. Dobra, smaruję. Jeszcze kawałek i będzie gotowe. Wiecie, na tych grzbietach, bo tam Ewa pokazywała, już ma taki dosyć gruby ten notes, to na tych grzbietach potem jeszcze można oczywiście się pokusić o to, żeby nicią jakąś ładną, ozdobną, czy nawet innym kolorem po prostu
łączyć te kropki i robić wzory, bo tak też jest. Nie? Oczywiście nam tu teraz braknie czasu na cokolwiek, ale na pewno wyświetlały wam się jakieś kiedyś filmy z takimi właśnie ludźmi, którzy robią książki. No i ludzie tam potrafią cuda na tym wyszyć, więc nawet czasami ta okładka nie jest potrzebna, bo sam grzbiet po prostu, żal by było go zasłaniać, dlatego że te szycia są takie tak zrobione, że same są już ozdobą dla notesu. Ja w ogóle polecam wam, bo nie wiem, czy korzystacie z takich platform typu Massive Open Online Courses, na pewno ktoś z was już korzystał, bo to kiedyś chyba było też, od kilku lat jest popularne wśród nauczycieli, nauczycielek, edukatorów, edukatorek. Ja ostatnio, znaczy nie odkryłam, ale w końcu się skusiłam, bo był piątek, Black Friday. Skusiłam się na to, żeby sobie kupić na Domestice jakieś właśnie kursy. To jest hiszpańska platforma. Jedyny mankament tej platformy jest taki, że ona jest hiszpańska. Ja nie znam hiszpańskiego, a tłumaczenie po angielsku jest jak z Google Translatora. Co w przypadku takich crafterskich robót to jeszcze tam pół biedy, ale jak widziałam, że tam są jakieś kursy kreatywnego pisania, no to już trochę gorzej, nie? Jak ktoś nie zna tego hiszpańskiego. Ale skusiłam się, bo kursy były za 30 zł, no i jeszcze oczywiście nie miałam czasu ich oglądać, ale już sobie je pobrałam. Jest tam ogromna jakaś liczba różnych takich krótkich kursów, ale myślę, że też może bardziej do inspirowania, do zainspirowania się jakąś nową techniką, nową metodą. Choć to też jest zgubne, bo ja ostatnio odkryłam, że Binored jest moją ulubioną nową techniką i przez to nie spałam i właśnie życia mi nie starczy. I teraz powinniśmy tę książkę Notes, nasz potencjalny Notes za chwilę, a jeszcze póki co trochę książkę, przyłożyć, dać jej trochę odpocząć. Kilka godzin nawet wystarczy, bo ten klej nie ma jakiegoś takiego bardzo długiego czasu wiązania. No najpewniej byłoby po prostu poczekać do jutra, żeby na pewno się nie rozkleiła i można ozdobić jej okładkę. Ja nie chciałabym zakrywać tego zdjęcia, bo ono naprawdę mnie jakoś tak fascynuje i frapuje, ale myślę, że docelowo mogłabym zasłonić te elementy. Taki niebieski, ten kontrast na tej kamerze to taki strasznie niebieski. U mnie bardzo dobrze wygląda i pasuje, ale w tym okienku kamery to tak jakoś ten. Może wezmę ten papier, będzie lepiej. Wystarczy zasłonić ten napis matematyka. Można byłoby też zasłonić figury geometryczne. No i wtedy będzie notes z własnym zdjęciem. Oczywiście, no. Grzbiet tej książki jest przy pożółkły i taki trochę sfatygowany, ale wydaje mi się, że on i tak, jak na taki rocznik, ma bardzo dobrą jakość jeszcze, więc nie zmieniam go, nie będę go poprawiać. A to, że ona jest taka trochę właśnie wytarta, mnie się osobiście bardzo podoba. Więc ja zostawię tak, jak jest, przykleję jeszcze tylko sobie te dwa elementy, żeby pokazać wam na prędce, jaki będzie efekt finalny. Nawet sobie przygotowałam dzisiaj tu ołówek, że mam całe łapy w kleju. Nie wiem, jak to się dzieje. Nie mam pojęcia, jak to się dzieje. Pięć. A powiedzcie mi, co się dzieje z takimi książkami, które są... już wychodzą z obiegów w szkołach, oddaje się je w tej chwili na makulatury, czy jak to wygląda? Bo to mnie też jakoś ostatnio zastanawiało, co się z nimi dzieje, bo ja pamiętam, jak byłam... Czyli oddaje się nadal na makulaturę, to super. Ja pamiętam, jak byłam studentką, to właściwie większość książek, które wtedy, no oczywiście kupowało się też książki gdzieś tam z drugiego obiegu, ale znakomitą większość książek miałam właśnie z takich wycofanych z bibliotek, bo tam się czasami zdarzały jakieś takie super perełki, oczywiście niszowe tematy, ale bardzo lubiłam i, a kurczę, nie wzięłam chyba dzisiaj tego, albo wzięłam, bo chciałam wam pokazać, że kolejna taka fascynująca dla mnie rzecz, to, że ludzie zaznaczają, zaraz tego poszukam, że ludzie zaznaczają sobie w książkach
różne fragmenty. Czekajcie, zobaczę, czy ja to mam, czy ja to wzięłam. Kartkami z kalendarza. Czy wasze doświadczenie bibliotekarskie, ja nie wiem, jakieś badania bym normalnie chciała zrobić. Jak to? Tak, dokładnie. Co się znajduje w książkach? No bo w książkach różne rzeczy można znaleźć. Znam niewiele osób, oprócz mojej świętej pamięci mamy, która używała takiej legitnej zakładki do książki. Ona miała jako jedyna osoba znana mi na świecie prawdziwe zakładki do książki. Ale chyba nie wzięłam tego. No właśnie, bilety. A ja znajduję najczęściej kartki z kalendarza. Takie, wiecie, z lat 80. kartki z kalendarza. Takiego z wyrywanymi kartkami. No daję sobie głowę odciąć, że pakowałam te. No jak to zgubiłam, to już w ogóle się zastrzelę. Paragony. I co tam było? Ostatnio mieliśmy 300 zł, proszę. A, no to jest kąsek. To jak już się znajdzie taki pieniądz, to już faktycznie. Ciekawe, co myślał ten ktoś, kto wsadzał do książki 300? Czy chciał schować przed kimś, czy żeby na pewno nie zapomni, że do tej książki schował z biblioteki jeszcze? No nie mam. A miałam takie piękne kawałki z kalendarza właśnie. 1 maja. O pieniądze. Pieniądze. Idziemy do biblioteki szukać po prostu pieniędzy. Ja ostatnio nie mogłam znaleźć książki na własnym regale. No właśnie, właśnie, bo zdjęcia ja nigdy nie znalazłam, ale te kalendarze takie z wyrywanymi stronami, to one mają zwykle właśnie przepisy. O nie, patyczka do uszu nie chciałabym znaleźć. To chyba jednak trochę przerasta moje możliwości. O, no to farciarz. Fajna historia. Myślałam, że się udało ustalić właściciela patyczka do ucha. Już sobie wyobrażałam jakieś śledztwo po kodzie DNA, ale dobra, to sobie zabrnęłam gdzieś za daleko. Ile to było? 5 centymetrów. Przepraszam, się strasznie guzdram, bo do was jeszcze gadam i szukam cały czas, myślę, gdzie ja spakowałam te fragmenty z kalendarza. Ale bo ja mam jakiś, albo to jest jakiś fart, albo ja nie wiem, jakiś zbieg okoliczności, że ja znajduję właśnie cały czas różne dni w roku, znaczy w sensie jakby różne dni z roku udokumentowane w kartkach z kalendarza z różnych lat. Fascynuje mnie to, bo wydaje mi się, że coś jest na rzeczy. To jest, wiecie, jak ta zasada, że dziecięce pokoje, jak już człowiek się wyprowadzi, zawsze stają się suszarnią, nie? No to ludzie zawsze do książek wkładają kartkę z kalendarza, bo w sumie co z nią potem zrobić? No wyrwiesz ją z takiego kalendarza, to może służyć jako zakładka. Ale fajna taka wystawa zakładek nietypowych. A powiedzcie mi, a ex libris to w ogóle jeszcze ludzie ten jakoś znaczą książki? Znaczy wiem, że w bibliotece to jest po prostu pieczątka, ale znacie ludzi, którzy mają swoje ex-librisy, albo może wy macie po prostu swój własny ex-libris, bo ostatnio też mnie to zastanawiało. Ja mam taki znaczek, który wyrysowuję na moich książkach. Karneciki na obiady, takie szkolne, nie? Masz swój ex-libris. Patty. Aż normalnie bym korci mnie, żeby cię zapytać, jak wygląda ten ex libris. Bo ja sobie ostatnio pomyślałam, że właśnie ten bloczek do linorytu można tak. Moglibyśmy zrobić takie warsztaty z ex librisem. Własnoręcznie każdy dłutkiem zrobił ex libris, który można odbijać. Jeśli udałoby ci się zrobić zdjęcie, tutaj zwracam się do Patty, to byłoby własny projekt ex librisu ze słoniem. Ale słonie w takich, wiesz, figurki i w ogóle wszystko co ze słoniem związane, czy jakieś konkretne formy tych słoni? No tu sobie źle przyciąłem. Słonie. Jak ja bym miał coś zbierać, to chyba zbierałabym żyrafy. I wieloryby. No tak, już ja uwielbiam wieloryby.
Co z tymi słoniami tam? Bo mnie to interesuje. Jezus, co ja tu zrobiłam? Jeszcze raz. Skup się. Z tej strony. No właśnie, bo właśnie one są fascynujące. Ja w ogóle uważam, że one mają w sobie jakiś taki, że wieloryb ma w sobie dużo takiej szlachetności. Nie wiem, z czego to wynika. Wcale nie z tego, że on jest tam ssakiem czy coś po prostu. Tylko, w sensie jakby nie wartościuje tego, że wieloryb jest ssakiem, tylko ma w sobie jakąś taką łagodność, spokojność, dostojność. To się jakoś wszystko w Suzamę do kupy sprowadza do czegoś, co w mojej głowie nazywam szlachetnością. Czemu ja tak krzywotnę? Czemu ja tak krzywotnę, to jest ciemno? Bo się nie skupiam, bo gadam, myślę o czymś innym. Kto jeszcze robi notes? Powiedzcie mi. Kto tam jeszcze dłubie ten notes? To tylko Ewa tam jest odważnie. No dobra. Ostatnie ruchy. Oczywiście to wszystko, ja to wszystko robię nie tak legitnie, jak powinnam. Czyli powinnam książkę przycisnąć, najlepiej w taką praskę drewnianą, ale nie mam takiej praski, więc no pewnie przycisnęłabym innymi książkami. Ewentualnie w warsztacie mogłabym to zrobić i madłem, bo mamy takie kilka ciężkich. Ściskiem stolarskim też. Pomiędzy dwie deski. Chociaż korci mnie, żeby zrobić sobie taką praskę właśnie do książek. I jak już ona by sobie odleżała i się ładnie posklejała, no to wtedy mogłabym działać dalej, ale chcę wam pokazać tę okładkę, chociaż no, doskonale sobie pewnie już potraficie wyobrazić, jak to będzie wyglądało. Więc pozwolę sobie jeszcze na takiej świeżej przykleić te frontowe elementy, żeby wam pokazać, jak to na końcu wygląda. Dobra. Za mały pędzel sobie wzięłam. No, ale tu już bankowo teraz, jak to sobie tak kleję tym klejem, to żeby ten papier mi się nie pofalował, to będę to, jak, zanim wyjdę z warsztatu dzisiaj, to muszę to przycisnąć, żeby się nie zmarnowała ta układka. Dobra. Wiecie, to zawsze jeszcze można sobie tam zabezpieczyć różnymi innymi rzeczami, czyli na przykład nie, polakierować tę układkę jakimś lakierem. Można też oprawić tę książkę tak, żeby te rogi troszkę naprawić, czyli po prostu wyłożyć papierem w środku, dopiero potem dać wyklejkę. No, pewnie kilka godzin, gdybyśmy mieli, to można by było tutaj pokazać kilka sposobów na taką reanimację, ale zobaczcie. No, nie przykleiłam jeszcze, ale już to wygląda właśnie tak, jak sobie wyobrażałam. Notes. Oczywiście można jeszcze, jeśli ktoś ma takie umiejętności, a na pewno są takie osoby wśród nas, które mają, bo nie wierzę, że nie, bo to też ostatnio bardzo popularne, to można by było, mam na myśli umiejętności takie kaligraficzne, to można by było oczywiście jeszcze sobie go tutaj jakoś tak spersonalizować, jak to się brzydko mówi, czy nazwać ten notes, bo notesy są do różnych rzeczy, nie? To znaczy notesy mamy do wielu różnych rodzajów notatek, rysunków, piosenek, myśli złotych, pamiętników i innych. Jezu, ja wczoraj znalazłam, co było straszne, znalazłam kawałek notesu, który mi służył, a w ogóle zapomniałam, że taki miałam. Kiedyś moja lekarka, reumatolożka, kazała mi robić dziennik natężenia bólu stawów. I jak wczoraj zaczęłam to czytać, to w ogóle dopiero mi się przypomniało, że coś takiego było. Też miałam taki notes. Chyba muszę odzyskać z niego kartki, bo myślę, że już mi się nie przyda. W każdym razie, książka do matematyki z jeszcze nieprzyklejonym jednym elementem, ale zamieniła nam się w notes. Książka w średnio dobrym stanie, jak na taki wiek, z którą właściwie niewiele trzeba robić, tylko wystarczy albo
użyć zeszytów, środków zeszytów ze starych notesów, albo uszyć sobie właśnie w taki sposób, jak wcześniej pokazywałam, wnętrze tego nowego notesu i skleić to wszystko razem. Myślę, że satysfakcja wpisania w takim notesie będzie dużo większa niż w kupionym. Choć oczywiście każdy wybiera to, co mu bardziej pasuje. Ja kleję sobie dalej, ale wiem, że czas nas tutaj ogranicza, a nie chciałabym przeciągać za bardzo. I teraz jeszcze o słoniach tutaj jest, o słoniach. Jezu, ponad 400 figurek, ale to gdzie one wszystkie? Gdzie one mieszkają? Matko. Ale wiecie co, bo kolekcjonerstwo to jest w ogóle, bo ja jestem w ogóle etnolożką, muzealniczką kiedyś byłam i to jest w ogóle, to jest osobny w ogóle temat, mam wrażenie, że bo wiecie, mnie się w ogóle świat łączy w struktury, ale temat kolekcjonerstwa to jest, mam wrażenie, też temat w jakimś regresie, bo my teraz tak, no nie kolekcjonujemy już tak rzeczy. Owszem, obrastamy tymi rzeczami, ale to nie są prawdziwe kolekcje. I jak ktoś mi mówi, że coś jeszcze zbiera, a jeszcze w ogóle po... Przepraszam, że tak nie patrzę na was, tylko patrzę w bok, to jest dla mnie najwspanialsze w ogóle, co można jeszcze usłyszeć. No, piękny jeszcze nie jest. Tu Klaudyna pisze, że pięknie jak nowy, ale jak skleję, to będzie... Ja lubię taki urok też wiecie, staroci, więc nie chciałabym go tak super jakoś odczyścić, żeby tej książki, bo to przecież ona była książka, ta książka. Więc zostawię go takim trochę właśnie z takim zębem czasu nadgryzionym. I Ex Librisi jeszcze tutaj pisze do nas Patty. W szkole robię co 2 lata robię zajęcia dla dzieciaków, a potem konkurs, na którym mogą wykonać własny projekt Ex Librisu. Projektowali też Ex Librisy dla zbioru biblioteki do chrobrych. Super. A kto jest patronem szkoły? Moje słonie mieszkają na półkach. Aha, od takiego malutkiego do 1 metra wysokości, czyli jeszcze super. Fajnie, bo to jest też ciekawy temat i właśnie, bo ja ostatnio miałam powiedzieć, że musimy w warsztacie takie zrobić warsztaty. Ex Librisy, kolekcje, no szaleństwo po prostu. Ja wiedziałam, że bibliotekarze, bibliotekarki, edukatorki, edukatorzy, gdziekolwiek jeszcze jesteście tam i gdziekolwiek pracujecie, to są pokłady prawdziwego humanizmu. Naprawdę dawno nie słyszałam takich historii. Ja uwielbiam kolekcjonować wszystko. Choć tego nie robię. Kolekcjonowałam znaczki, na tym się skończyło, ale mam dużo rzeczy, które mogą tworzyć kolekcję. Mam też suche żaby, które właśnie muszę tam jakoś zabezpieczyć, żeby nie... Suche owady ostatnio oddałam na warsztaty z biżuterii z żywicy. Już właściwie chyba nic mi nie zostało, oprócz jednego bąka zasuszonego. Ale kolekcjonujcie. W takim razie zachęcam was do tego, żeby wykorzystywać taką prostą technikę, bo ona jest naprawdę prosta, nie? Tu jakby nie ma nic wielkiego, trudnego. Szyjemy tak za igłą, jak tu ktoś słusznie podpowiedział i jak już przeszyjemy sobie jeden, to potem kolejne dokładamy pakieciki i tylko pętlimy przy każdej dziurce i powstanie nam naprawdę całkiem solidna i gruba książka. O, ja tu mam taki zaczęty w tym samym formacie, zobaczcie, to już jest mniej więcej około 60 pewnie stron, tak jak zeszyt szkolny. Takie przynajmniej ja miałam, jak chodziłam do szkoły. Więc twórzcie, zachęcam was do tego, żebyście próbowali, próbowały i na pewno wyjdą wam wspaniałe przedmioty. A my chyba powinniśmy się żegnać, nie wiem. Chyba, że macie właśnie jakieś pytania, przepraszam was za ten chaos, ale chciałabym wam wszystko szybko pokazać, a jakoś czasu zawsze mało. Jest Agnieszka. Jest Agnieszka. Agnieszka nas zaraz dyscyplinuje, tu przepraszam. No ja tak się bardzo uważnie przysłuchuję tej rozmowie głosowo-czatowej i tej wymianie różnych inspiracji.
jak usłyszałam o warsztatach z biżuterii, żywicy z zaszuszonymi owadami, to od razu się uśmiechnęłam, bo to też jest coś niesamowicie kreatywnego i potrafię sobie wyobrazić, jak to mogłoby wyglądać. Specjalistą od żywicy jest Filip, natomiast ja wykorzystałam tylko, znaczy dałam swoje owady, dlatego że ja naprawdę... To, co się zaleje żywicą, to już pozostanie w żywicy. A ja, ponieważ ja mam takie muzealne naleciałości i bursztyny z wścibikiem tak zwanym, czyli te muchy zatopione, to jest coś, co też jest takie dla muzealnika zawsze taki prawdziwy bursztyn z wścibikiem, to o matko, dla folklorysty jeszcze gdzieś w tych strojach ludowych. No. To ja te swoje owady po prostu przyniosłam ostatnio na warsztaty i one wszystkie się rozeszły, bo dziewczyny, z którymi prowadziliśmy warsztaty, stwierdziły, że to jest jednak dobry trop. Przepraszam, tak się znowu wbiłam, ale pokażę wam jeszcze, przepraszam, znalazłam te kartki z kalendarza. Zobaczcie, mam styczeń, tu mam jakiś piątek 25. Nie wiem nawet, tu jest 88 rok, tu jest jakiś styczeń znowu. No nie, niezwykłe to jest, naprawdę bardzo jakoś tak fascynuje. Zawsze jakieś przepisy były, albo jakieś ciekawostki, tak, albo tutaj jest, coś. Tutaj jest informacja, że w 1918 roku, 25 marca, zmarł Claude Debussy, czyli kompozytor francuski, czołowy przedstawiciel impresjonizmu w muzyce, o czym pewnie wszyscy wiemy. Jest fragment z Dostojewskiego jeszcze. I istota dzieła Kopernika, to jakiś taki miks, w ogóle postmodernistyczny miks, jest Claude Debussy, jest Dostojewski i jest Mikołaj Kopernik. Wszystko w jednym, jedna data, 25 marca, rok 88. Tak, przyszło mi do głowy, że teraz tego typu ciekawostki są wyświetlane na ekranach w komunikacji miejskiej, na przykład w warszawskim metrze, a tu mamy taką wersję retro, która jest tak, zdecydowanie taka bardziej sprzyjająca dobremu samopoczuciu i zdrowiu, myślę, bo nie ma wtedy tych bodźców cyfrowych, które trochę nam na zdrowie niestety nie dobrze robią. Dobrze, tutaj jest jakiś link dotyczący... Tak, jest link do konkursu na Ex Libris. Tak, to tutaj Patti chyba nam wysyłała, bo wspominała o tym konkursie. O, ja cię kręcę, ale jakie one są w ogóle bardzo różnorodne. Różnymi technikami w ogóle robione. Super. Świetne. Ten jest piękny. Wygląda w ogóle z daleka właśnie jak linoryt, taki z daleka, zupełnie z daleka, bo jest takie kropeczki. I wszędzie jest sowa. Super. Tak, takie kreatywne zajęcia z dzieciakami to na pewno bardzo dobrze im zrobią na rozwój, bo jednak ta cecha, kreatywność jest bardzo potrzebna teraz i takie myślenie nieszablonowe. I mogą też to robić, jeśli mają taką okazję w szkole, to oczywiście super, ale właśnie na dodatkowych takich zajęciach w bibliotece, w bibliotekach we współpracy na przykład z jakimiś pracowniami takimi jak warsztat miejski albo inne twórcze przestrzenie. No a poza tym oczywiście jak zawsze zachęcam do tego, by taką twórczą przestrzeń zakładać w bibliotekach, bo ona niekoniecznie musi być przestrzenią fizyczną, ponieważ jak rozmawialiśmy o projekcie Kluby Kreatywności w Bibliotekach, to w zależności od tego, gdzie funkcjonuje biblioteka, dla kogo działa, z kim działa, jaką społeczność wokół siebie ma, to też te twórcze działania mogą przebiegać w bardzo różny sposób. To może być jakiś kącik, to może być faktycznie jakaś przestrzeń typu makerspace, ale to mogą być po prostu cykliczne albo nawet okazjonalne zajęcia, więc nawet jeśli biblioteka nie ma takiej przestrzeni stricte, do której mogłaby zaprosić ludzi, żeby się po prostu spotykali regularnie, to takie twórcze zajęcia też może prowadzić. Zresztą pandemia też nas, nie wiem czy to źle czy dobrze, ale troszkę nam też pozwoliła rozwinąć się twórczo, ale w wyniku pandemii były takie właśnie zajęcia online też prowadzone, więc to
też. Co jest zawsze trochę trudniejsze, bo jednak ta responsywność w grupie jest właśnie inna. Ja lubię obie formy, choć właśnie czytanie komentarzy, ja mam zawsze taką troskę, że ktoś już tam usnął i to ja tak, mam na przykład nie widać. Taki zawsze taki problem, ale ja też dużo gadam, więc jakby zdaję sobie sprawę z tego i dosyć chaotycznie. Natomiast jak mówisz o tym, w jakim modelu te pracownie kreatywności mogą funkcjonować, to ja myślę, że to jest w ogóle taka zasada uniwersalna do wszystkiego. My też mamy takie ostatnie doświadczenia przy wsparciu w powstawaniu jednego z makerspace'ów, zupełnie nie w tej części Polski, w której my jesteśmy. Ja z poziomu etnolożki czy jakiegoś człowieka od rozwoju zawsze będę powtarzać, że to musi podążać za potrzebą. To znaczy nie w każdym miejscu, nie w każdym środowisku, nie w każdej społeczności ten sam model się sprawdzi. I wydaje mi się, że super jest, jeśli da się testować to i jakoś właśnie podążać za tą potrzebą, bo myślę, że w ogóle biblioteki szukają trochę na siebie też pomysłu. Tak pewnie jest. To jest hipoteza, bo ja nie pracuję w bibliotece, więc możecie mnie tutaj też poprawić, ale wydaje mi się, że wokół tej misji biblioteki da się wiele zbudować, natomiast my cały czas poszukujemy, bo ona jednak już nie jest taka sama, nie? Ta rola biblioteki, więc na pewno jest tak, że działają w różnym bardzo wydaniu, formacie, do różnych grup, w różnych środowiskach, w różnych, chociażby liczbowo, nie? W różnych społecznościach, więc nie każde warsztaty, nie każdy model się sprawdzi wszędzie. Ale to taka zasada uniwersalna w ogóle dla świata, tak mi się wydaje, czy dla działań społecznych można na pewno. Tak, najbardziej. No i też taka jest myśl przewodnia naszego projektu Kluby Kreatywności w Bibliotekach, ponieważ one powstały właśnie na podstawie takiej koncepcji, którą biblioteki sobie opracowywały, biorąc pod uwagę potrzeby społeczności, jakieś diagnozy, jakieś badania, jakieś właśnie kontakty, sprawdzanie zapotrzebowania grup, które będą tym zainteresowane, potencjalnych partnerów. Stąd właśnie każdy klub jest inny, każda taka, no też można to nazwać pracownią, chociaż czasami to nie jest pracownia, tylko właśnie jakiś cykl zajęć, czy po prostu jakaś forma działalności biblioteki, którą biblioteka zaadoptowała, czy przyjęła, wprowadziła, która jest czymś dodatkowym w stosunku do tego, co wcześniej się toczyło. No tak, moglibyśmy pewnie jeszcze sobie rozmawiać długo, ale już jest późno. Bardzo dziękuję za bardzo ciekawy, inspirujący warsztat. To jest też taki troszkę styl, bardzo miły, taki retro, który też jest bardzo lubiany przez wiele osób, bo i działa też bardzo, mogłabym też powiedzieć, terapeutycznie. Też w trakcie naszych wcześniejszych spotkań też padły takie propozycje działań właśnie w oparciu o arteterapię, twórczość, która właśnie dobrze nam robi na zdrowie, a jest to bardzo istotne teraz w tych trudnych, niepewnych czasach, gdzie no, też ta praca zdalna też no, nie pozostała bez wpływu na nas i poczucie takiej niepewności tego, co będzie później, to też źle działa. I potrzebujemy tego po prostu, potrzebujemy też kontaktów osobistych i takiego oderwania się troszeczkę od rzeczywistości i popracowania, potworzenia, co zawsze dobrze działa. Zresztą to psychologia też potwierdza. Także bardzo, tak, bardzo serdecznie dziękuję za warsztat. Bardzo dziękujemy. Dzięki za zaproszenie i dzięki, że mogliśmy tu dzisiaj z Wami być. Ja jeszcze raz Was przeproszę za ten chaos, ale bardzo się starałam wiele rzeczy w krótkim czasie, więc dziękuję Wam za wyrozumiałość i za te super historie, bo dalej sobie tak patrzę jeszcze na ten czat, chociaż mi się rozmywają literki. Muszę jednak przeprosić się z okularami. Nie, muszę sobie okulary znowu zaktualizować. Jezu, dzięki, ogromnie dzięki. My zapraszamy do śledzenia nas też, no, jesteśmy na Facebooku. Czasami coś tam puszczamy jako taki tutorial, manual. Myślę, że powinniśmy to tak częściej robić. No ale jakby też się uczymy trochę budować naszą społeczność i organizację.
Ja w ogóle uwielbiam nauczycieli, nauczycielki, bibliotekarzy, edukatorów, sama jakby z tego środowiska się wywodzę, więc życzę Wam dużo, dużo cierpliwości i wytrwałości w tym. Super, że ten projekt bazuje na potrzebach, to jest naprawdę hiper ważne. Myślę, że samorządy mogłyby się uczyć na takich właśnie małych grupach, jak podążać za potrzebą, bo to się miastom nie zawsze udaje. Wielkie dzięki. Twórzcie sobie notesy. W razie czego, gdybyście kiedykolwiek mieli jakiekolwiek pytania, to jesteśmy na Facebooku i można do nas napisać. Mamy bardzo prosty adres mailowy halo@warsztatmiejski.pl. Warsztat miejski pisany razem. Chętnie się jakoś podzielimy doświadczeniem, pomożemy, wesprzemy. I ja już przestanę gadać, bo jak ja nie przestanę, to po prostu to ja będę tak gadać nieskończoność. Przepraszam. Tak, mam nadzieję, że się nie pomyliłam. Napisałam mail, a też zachęcam do obserwowania warsztatu na Facebooku, bo bardzo, bardzo ciekawe tam się informacje pojawiają i też materiały, filmiki, więc na pewno coś inspirującego dla siebie każdy znajdzie. Kończymy nasze wydarzenie. Jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję za udział, Tobie Magdo i Filipie za przygotowanie tego spotkania i wszystkiego dobrego, twórczego. Do zobaczenia i do usłyszenia w przyszłości. Dzięki ogromne. Trzymajcie się ciepło, dobrego wieczoru, bo już jest ciemno, choć to taki wczesny wieczór. No i być może do zobaczenia znowu. Dzięki.